Gdańsk, ruszył proces w sprawie przewrócenia pomnika ksiądz Jankowskiego oskarżony w sądzie, pomnik ksiądz Henryka Jankowskiego nigdy nie powinien stanąć. Pomnik ksiądz prałata Henryka Jankowskiego nigdy nie powinien stanąć w przestrzeni publicznej, był on pedofilem, konfidentem SB i antysemitą, mówił przed sądem rejonowym w Gdańsku Konrad Korzeniowski, jeden z trzech mężczyzn, oskarżonych o znieważenie i uszkodzenie dwa lata temu monumentu kapłana. Proces trzech mieszkańców Warszawy, Michała Wojcieszczuka, Rafała Suszka i Konrada Korzeniowskiego zgodzili się na podanie danych osobowych, rozpoczął się w poniedziałek. Wszyscy trzej nie przyznali się do winy. Jako pierwszy wyjaśnienia zaczął składać Wojcieszczuk. Kościół nie był, nie jest i nie będzie zainteresowany wyjaśnieniem postępowania księdza Jankowskiego. Nie mam żadnej wątpliwości, że gdyby nie nasze działania, to jego pomnik nadal by stał, powiedział. Kiedy jednak oskarżony próbował dalej opowiadać o swoim czynie, wskazując, że był motywowany m.in. tym, że, jego zdaniem, w sprawie przeszłości ksiądz Jankowskiego nie było żadnych reakcji organów państwa i władz kościoła, sędzia Małgorzata Uszacka zwróciła mu kilkakrotnie uwagę, że ma ograniczyć komentarze na temat postawy instytucji publicznych i samego kapłana, gdyż są to sprawy powszechnie znane. Podobnie sędzia przerwała Wojcieszczukowi wypowiedź, kiedy ten chciał przytaczać relacje osób, które miał wykorzystać seksualnie gdański kapłan. Jeden z obrońców Paweł Murawski stwierdził, że swobodna wypowiedź oskarżonego stanowi jego podstawowe prawo procesowe. To uniemożliwi sądowi poznanie punktu widzenia podsądnych, przekonywał. W odpowiedzi na to sędzia odparła, że oskarżony skupia się w swoich wyjaśnieniach na okolicznościach pobocznych dla sprawy. Ponieważ sąd nie pozwolił na wolność wypowiedzi mojemu przyjacielowi i współoskarżonemu, rezygnuję z prawa do składania wyjaśnień. Oświadczam tylko, że ksiądz Jankowski był pedofilem, konfidentem SB i antysemitą, i jego pomnik nigdy nie powinien stanąć w przestrzeni publicznej. To policzek dla jego ofiar, powiedział kolejny oskarżony Konrad Korzeniowski. Ze złożenia wyjaśnień odstąpił też Rafał Suszek, który jest doktorem fizyki matematycznej i adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, aktywnie uczestniczy w manifestacjach organizowanych przez obywateli RP i Studencki Komitet Antyfaszystowski Uniwersytet Warszawski. Absolutnie nie przyznaje się do zarzutów. Do czynu z lutego 2019 roku, będącego przedmiotem osądu, stanęło z podniesioną przyłbicą trzech dorosłych mężczyzn po solidnym wykształceniu, wyposażonych w istotną dla sprawy wiedzę m.in. historyczną i socjologiczną oraz świadomość prawną. Jeżeli nie ma w tym procesie miejsca na głos ofiar, to tego procesu nie ma, podkreślił Suszek. Postawę sądu skrytykowała obecna na sali rozpraw posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Jestem bardzo zaskoczona takim zachowaniem sądu. Mam wrażenie, że sąd chce zrobić z tych aktywistów po prostu chuliganów, którzy przechodząc koło pomnika stwierdzili, plus dobra, przewrócimy ten pomnik plus. A przecież było zupełnie inaczej, powiedziała dziennikarzom parlamentarzystka. Do przewrócenia monumentu, stojącego niedaleko kościoła świętego Brygidy w Gdańsku, doszło w nocy z 20 na 21 lutego 2019 rok. Oskarżeni przyczepili do pomnika linę i przewrócili go na przygotowane wcześniej opony samochodowe. Sama postać kapłana nie uległa uszkodzeniu, zniszczono jednak mocowanie postumentu. Mężczyźni ułożyli na figurze duchownego strój ministranta i dziecięcą bieliznę, jako symbol osób nieletnich, które miał molestować seksualnie zmarły w 2010 rok. Wieloletni proboszcz parafii świętego Brygidy. Mężczyźni zadzwonili też na policję informując o dokonaniu czynu. Nagranie filmowe z tego zdarzenia udostępnił na portalu społecznościowym dziennikarz Tomasz Sekielski. Jednemu z portali internetowych sprawcy przesłali kilkustronicowy manifest, w którym oświadczyli m.in., że podjęli działanie, którego celem było symboliczne strącenie ze wspólnotowego piedestału fałszywej pamięci i czci osoby Henryka Jankowskiego. Według prokuratury, szkody materialne wyrządzone przez oskarżonych wyniosły ok. 30 tysięcy złotych.
23 lutego 2019 rok. Kilkudziesięciu pracowników Stoczni Gdańskiej ponownie ustawiło monument na skwerze przy ulicy Stolarskiej. Jednak po dwóch tygodniach, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, pomnik zdemontowano i przekazano przedstawicielom komitetu m.in. ZNSZZ Solidarność. Pomnik kapelana gdańskiej Solidarności, ksiądz Henryka Jankowskiego stanął w 2012 rok. Staraniem społecznego komitetu złożonego m.in. z działaczy regionu gdańskiego NSZZ Solidarność. Pieniądze na budowę pomnika pochodziły głównie ze zbiórki przeprowadzonej przez komitet. Za zgodą Rady Miasta Gdańska monument ustawiono na miejskim skwerze, który przy tej okazji otrzymał też imię ksiądz Jankowskiego. Odsłonięcia monumentu dokonał 31 sierpnia 2012 roku metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który objął też budowę pomnika swoim honorowym patronatem. W grudniu 2018 rok w dużym formacie, magazynie, Gazety Wyborczej, opublikowano reportaż Sekret Świętej Brygidy. Dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci, w którym kapelan Solidarności, wieloletni proboszcz parafii świętego Brygidy w Gdańsku, Henryk Jankowski zmarł w 2010 rok. Pap został oskarżony m.in. o seksualną przemoc wobec nieletnich. Publikacja wywołała falę protestów przeciwko bezczeszczeniu pamięci duchownego oraz sprzeciwiających się czczeniu ksiądz Jankowskiego w formie pomnika.